Nazywam się Karolina Słodkowska i w tym momencie znajdujemy się pod budynkiem Urzędu Gminy Rewal. Za chwilę będziemy mieć rozmowę z panem wójtem Konstantym Tomaszem Oświęcimskim. Już nie możemy się doczekać. Lecimy. Pierwszym pytaniem będzie sprawa ekologii. Jest teraz obecnie to bardzo modny temat. I chcielibyśmy zapytać, jak gmina Rewal radzi sobie z tym problemem. Tutaj wystarczy spojrzeć w gablotę, która mieści się przy wejściu do urzędu, gdzie mamy dużo różnych nagród za działania ekologiczne. Byliśmy jedną z pierwszych gmin w Polsce, która zbudowała nowoczesną oczyszczalnię ścieków na polskim wybrzeżu. Następnie byliśmy też prekursorami sieci gazowej tutaj w okolicy. Także od lat 90. dbamy o to nasze środowisko. Staramy się, aby ten turysta, który przyjeżdżał do naszej gminy, nie zobaczył takiej, można powiedzieć, rzędu dymiących kominów, tak? Bo wszyscy wiemy, jak jedziemy w różne miejsca fajne, to nieraz taki dymiący komin psuje nam nasze wakacje, tak jak musimy jeszcze wąchać swąd spalenizny po palonych petach. No u nas tego nie ma. Staramy się działać na podświadomość i na świadomość naszych mieszkańców, tych wszystkich, którzy żyją w naszym terenie, a więc turystów i innych osób przebywających, aby z tą ekologią naprawdę żyli na ty, ponieważ tak naprawdę ten otaczający nasz świat powinien być czysty, powinien być przyjazny, bo my jesteśmy też częścią tego środowiska. Tak? Staramy się segregować nasze śmieci, nasze odpadki, staramy się też prowadzić dużo działań związanych z inwestycjami w tereny zielone, w nasze parki, także jak Państwo zobaczycie, pojedziecie trochę po naszej gminie, to mamy naprawdę fajnie zagospodarowane, czy też pasy drogowe, czy też piękne kwietniki. Wszystko to jest dla turystów i też dla mieszkańców. A jak będziecie przyjeżdżać w kolejnych latach, na pewno też będziecie miło zaskoczeni naszymi działaniami ekologicznymi. Co prawda dzisiaj zagoniliście mnie tutaj w kozi róg, tak? Pytaniami o ekologię, zwłaszcza o używanie butelek chociażby tutaj plastikowych, tu przyznaję się. Ale też to jest potrzebny taki asum do tego, że jak następnym razem przyjdziecie, to już w gabinecie wójta zobaczycie szklane opakowania. Przynajmniej to, co możemy zrobić, bo tak jest zawsze, jeżeli chce zmieniać świat, to zacznie zmieniać siebie i w związku z powyższym następnym razem już na pewno będziemy mogli pochwalić się pewnymi konkretnymi działaniami przystającymi do obecnych czasów. Tak, gmina Rewal chce być gminą ekologiczną, jest oczywiście, ale poprzeczkę na pewno postawimy trochę wyżej, tak aby ten turysta wiedział, że przyjeżdża do miejscowości, gdzie są czyste plaże, piękne krajobrazy, piękne deptaki, gdzie może czuć się dobrze, bezpiecznie, spokojnie, gdzie chce oczywiście spędzić swój wolny czas. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców całej Polski, nie tylko, oczywiście słuchających audycję naszej rozgłośni rewalskiej, ale tych wszystkich, którzy gdzieś słyszeli o Rewalu. Przyjedźcie, zobaczcie, że u nas jest fajnie, warto zostać, warto spędzić wolny czas wakacyjny bądź urlopowy. Trzymamy pana wójta za słowo, a tymczasem kolejne pytanie. Jak już dużo się mówi, gmina Rewal była dość mocno zadłużona i przez moment była najbardziej zadłużoną gminą w Polsce. Czy jakieś problemy były z tego tytułu, czy jakieś zastrzeżenia, jakieś rygory wprowadzone w tym kierunku? Gmina Rewal też był taki okres, kiedy inwestycje trochę, można powiedzieć, przygniotły gminę Rewal, ale gmina Rewal jest naprawdę silną jednostką ekonomiczną i na dzień dzisiejszy z tego dużego długu zostało tylko 38 milionów na budżet 55 milionów. Kiedyś dług trochę wynosił więcej, bo prawie trzykrotność budżetu. Na dzień dzisiejszy jest to 38 milionów na 55 milionów budżetu, czyli już dochodzimy do takiej bezpiecznej bariery. A w przyszłym roku już sądzę, naprawdę gmina ruszy pełną swoją zdolnością, bo rokrocznie spłacamy 12 milionów długu, zadłużenia do Skarbu Państwa. Także jestem optymistą, że te inwestycje, o których tutaj mówimy, o których mówiliśmy na konferencji, o których mówiliśmy na spotkaniach z radnymi, z mieszkańcami, tych, których inwestycje oczekują turyści, na pewno z każdym rokiem będzie coraz więcej, tak aby, jak powiedziałem wcześniej, nasze miejscowości były przyjazne i
oczekiwały na przyjazd turystów, a ten turysta dobrze się naszczuł i oczywiście korzystał z uroków naszych miejscowości, począwszy od Pogorzelicy przez Niechorze, tak, Rewa, tutaj Trzęsarz, Pustkowo, Pobierowo, łącznie z naszą małą, takim jedynakiem miejscowością bez dostępu do Morza Śliwinem. Wszystkie nasze miejscowości są naprawdę bardzo przyjazne i ten turysta tutaj powinien się bardzo dobrze czuć. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dla Teba Rewal z urzędu, z gabinetu pana wójta. Dla Teba Rewal Karolina Słodkowska.